Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Bretonią w Warhammer 3 Total War. Tak więc, no, ostatni był dobry odcinek. Naprawdę, żeśmy masę zdziałali. Chyba po raz pierwszy udało się utworzyć jakiś taki realnie większy wyłom w siłach krasnoludzkich, tak żeby ich, no, odepchnąć, można powiedzieć. Co prawda zaczyna się utworzyć znowu dość groźny blob, ale mam wrażenie, że mamy dosyć sił, żeby na szybko ten problem rozwiązać. Sorki. Czyli tak, ta armia się ruszy od razu. To czy będziemy mówić takiego naprawdę potężnego bloba budować? No i oczywiście niewielkie siły zostawiliśmy tutaj w rezerwie na razie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Też całkiem nieźle stoimy z kasą, widzę. Przypomnijmy sobie, tak, jeszcze tutaj również, tutaj już praktycznie dożynamy wroga. Czyli tak, zajmijmy tą. Niby tu są dwa prowincje, które moglibyśmy utrzymywać, ale trzymanie ich w tym miejscu jest, uważam, mega nad wyraz działaniem. Czyli po prostu od razu tą iglicę oddamy. At your service. I am Tyrion, champion of the Everqueen. Jaka to była iglica, żebym wiedział. Pozostałe zresztą też zamierzam oddać, no ale to po kolei. Będziemy, widzicie, jeszcze nawet nieźle zarabiać na tym. Też nie chcę ich z pieniędzy całkiem od razu wyprztykać. Będziemy ich tak po trochu karmić naszymi przejętymi terenami tutaj. W sumie z grobowcami, w sumie z królem grobowców też czemu nie. Ja ciągle też myślę, że tu może by się udało jakoś sojusz ugrać. Jestem za. Rozwińmy to na maksa. No tutaj wojna by nam najbardziej się przydała między nimi, ale to trochę może potrwać. Through forest and glade.
Do you wish the lady's favor? Co by chcieli? Jakąś wojnę po nas wciągnąć znowu? No, nie wpadli w żadną pułapkę, trochę szkoda. To już jest jedno miasto, jakby tego nie dali rady zdobyć, chociaż mogą nie dać, może być tak, że będziemy musieli się tam sami pofatygować. To się skomplikowało troszkę. Ale po kolei. To jest do wzięcia bez problemu. Jeździe można dać. Nic specjalnego. Blessings of the lady be upon you. No kurde. Takie draństwo. Yes. Slay them. Dobrze. My reputation precedes me. No, ale teraz reszta jest poza zasięgiem. To i to. Protector of the realm. Who calls me Hex? I deem your quest worthy. Enchantress. O, już 41. Szybko te levele idą, nie powiem. Slay there.
mamy to przegrać. Tego się nie spodziewałem. No nie, no jednak powinniśmy dać radę to wygrać. Chociaż ta druga armia jest mega silna. U nas ta druga jest taka kiepskawa. No ale dobra. Próbujemy. Dobra, czyli co? Stąd będzie wsparcie. Wsparcie wroga jest dość daleko. Chyba zaryzykuję znów, trochę jak ostatnio w jednej bitwie, użycie po prostu żelaznej pięści. Czyli głowy to jest dużo piechoty, która no, się nie odczepi, potem nie będzie w stanie się oderwać i wycofać. Ale chyba nie bardzo mamy wybór. Przeciwnik troszkę dostanie ostrzału. No i kastudy są powolne. Zanim te siły z wzgórza tu przylezą, będziemy mieć jeszcze kupę czasu. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, zablokujmy ten bełtomiot, bo to może być upierdliwe. I tak, tutaj pięknie w to wjedziemy teraz. Może nie, tutaj ostrzał bardziej. Tak. To wolę porozjeżdżać. No właśnie, tutaj się zbliżać, ale dla nich to kilometry będą i powolni są. Na pierwszy cios, teraz odwrót. No a nasze wsparcie jest szybsze. Tują kolejne dziady. No, nas trochę zbombardowali. Podleczmy co nieco. Hmm.
No i tu zdecydowanie będzie większy problem, bo to tu przylezie, będzie nas teraz ostrzeliwało. Jakoś super silny, ale coś tam robi wręcz, nie powiem. Dobra, tu ich przyblokowaliśmy. Nasza masa piechoty chyba powoli ich wałkuje. Cofnąć się. Druga banda, która tutaj weszła, się spodziewałem, że będzie mocniejsza, a się okazało, że w ogóle nic takiego groźnego, jakby było na papierze. No, te lżejsze jazdy oczywiście dostają, no ale to jest nieuniknione. Że warto by się było zacząć pozbywać ich generałów. Oddech kaczuchy. Sobie możemy tu już trochę jeszcze wyłapać, jak już i tak walczymy do końca praktycznie. Walczy, co? Ten jest niezłomny? Tak. No tu troszkę to potrwa. Dobra, to się podleczmy tutaj trochę.
No jednak ta armia jest niezła. Fe Enchanter. Naprawdę małe straty ponoszą te jazdy, a walczą jak równe z ciężką piechotą. Dobra. I tu się pozbyliśmy tych sił oblężniczych. No naprawdę, ta armia mnie coraz bardziej raduje. Problemem są te dwie bandy, no i ten zwierzoluć cholerny. To są jakieś takie paździochy. To jest takie średnie. Żadna z tych armii tu raczej nie dojdzie. Dobra, po prostu pójdziemy naprzód. To trzeba dobić. Znów to dobra, nie chce mi się bawić w takie dobijanie tych resztówek. Teraz tak, no tu jest zagrożenie, że oni tym wszystkim spróbują nas stąd wysiudać. Ja chyba te siły wycofam jednak. Nawet jak to stracimy, w następnej turze po prostu z kontry odzyskamy tym wszystkim, to nie będziemy niepotrzebnie ponosić ryzyka. No i zobaczmy, co na Garoncie. No tam mówię, będziemy zajmować i oddawać elfom. Protector of the Realm. Onward! Blessings of the Lady be upon you. It shall be so. Co z tą iglicę? Rothara, czy jak tam czytać, przekażemy.
No, elfy nas kochają, no poza tymi jednymi. Alariel's champion. I am the heir of Anarion, and I bid you welcome. Ile tu dadzą nam? Dyszkę? W ogóle mega szczęśliwi, może by ich wciągnąć do wojen kolejnych. Bez problemu widzę. Czemu nie? I jeszcze nam dadzą kupę pieniędzy. Very well. Czyli super biznes dla nas. Lord of Bretonia. My strength and wisdom are yours. Strike them down. Striking out. If the lady wills it. Dobra, my tu chcemy po prostu porozwalać to wszystko. My reputation precedes me. It shall be so. Już wysokie niezadowolenie. Czyli będzie spadek, o to mi chodzi. U mnie tu, to może bym nawet i poszedł w jakieś fortyfikacje, bo to przy samej granicy. Let the supplicant come forward. A co u Kislewiców? No. Niestety wszędzie tak. Umowy z krasnoludami się jeszcze trzymają u nich.
No, tu jestem ciekaw, czy tam zabiorą Akendorf, czy będą się czaić. No, tu są już praktycznie chyba wszystkie miasta, więc niewiele im pomoże, koniec końców. No, ten Rejkan nie taki słaby. No i teraz. Co on zrobił? Skoczył chyba. Nie, on tutaj podszedł i aż... O kurde, skąd ma tyle tych armii? Były dwie, no nie, trzech nie pokonamy. Czy tu stracimy tę armię? A może nie, bo jedna teraz się zgubiła. Nie mam wyboru. Chociaż raczej to przegramy. Podzielił nas na mniejsze oddziały i wykorzystał sytuację. Dobra, czyli co, no będzie chyba czas zginąć z honorem. Czy stracimy armię, będziemy i tak bliżej wygrania wojny. Bo nie ukrywajmy, że co by się nie stało, to oni się nie wycofają przed resztą naszych sił. Tylko teraz... Czy na pewno wolę mieć artylerię gdzieś tu? Poczekamy. No, nie ma w sumie gdzie i po co się spieszyć. Najwyżej możemy sobie nimi parę nalotów zrobić, ale... Jako tako nie ma tam sensu się wyrywać. O, na przykład mamy żyrokopterka, można go przydupić za przeproszeniem. Naprawdę, nie jesteście w stanie tego ubić.
Tragedia. To będziemy naokoło świata biegać. Dobra, pierwsze. Tylko to helikopter. Sobie nie chciałem helikoptera w pierwszej linii, no ale. Szkoda w niego strzelać. Podlecz tu wszystko. Nie, no jest ich mega za dużo, żeby cokolwiek realnie im móc zrobić. Jeszcze więcej by... Dobra, wycofać się stąd. Tam jeszcze jest działko. No, trochę strat na pewno zrobimy, tak tutaj podskubując ich z tyłu, nie powiem. Do tyłu. Coś tam przeszkadzamy, nie powiem. Silny ostrzał niestety. Czy
To chyba wszystko ma już dość wysoki level, że i tak po bitwie po prostu będzie ranne, a nie zniszczone. Nie. No, to nie tu. Tu możesz z rozpędu ich rozjechać. Zwyczajnie ilość. No, będziemy do ostatniego żołnierza walczyć, no ale... Niestety. No, tu też troszkę dostanę teraz. Nawet całkiem sporo dostali. Tyle, że dwie jednostki, gdybyśmy mieli jeszcze tej jazdy, to byśmy wygrali. Nie mówię jakieś niewiadome, ale dwie jednostki by wystarczyły, żeby to wygrać. Widzisz, to się nie rozpadło? Że tutaj, ło, tu jeszcze coś się zebrało znowu.
No, tu nawet szarża trochę nie wyszła. Też nie były krasnoludy, tylko jakaś nacja, która ma trochę niższe morale, też by to inaczej wyglądało. Zrobiliśmy co mogliśmy naprawdę. W tej bitwie to powiem, że naprawdę nasi dzielnie walczyli. Czyżbyś miał stać cud jednak? Czyżby morale im nie... Wow! No to był cud, powiem szczerze. Po prostu morale wroga nie wytrzymało. Bo by nas wyciął już tutaj. Już nie mieliśmy czym walczyć. No, no, robi wrażenie, nie powiem. Ale powiem, że już to była taka desperacka walka, nawet nie desperacka, bo nie zakładałem, że to wygramy, po prostu stwierdziłem, że no, trzeba walczyć, wytrzebić wroga ile się da. Tu się okazało, że na końcu po prostu ich morale było gorsze i to u krasnoludów, co jest rzadkie, bo gdyby to były jakieś gobliny, to bym w to wierzył, że możemy jedną okrążoną jednostką się bronić, aż się złamią. No, ale jednak jazda Grala to jazda Grala. Właśnie nie wiem, czy jest lepsza ta, której tu używamy, czy ta liczniejsza. No, no, to było coś. No dobra. Kolejny cud wojenny, bym powiedział wręcz. Nas mogą gdzieś tu dobić, bo tu jeszcze jedna armia została. Nas jakoś dziwnie wywaliło w dół. Teraz myśli co dalej, jak tu wykorzystać sytuację. Uciek, dobrze. Znaczy teraz ten blob nasz ich po prostu tu zmiecie, więc to jest ok. No i moi oczywiście zwierzoludzie, no ale ci są neutralni. Jeśli mają trochę rozumu, to zostanę neutralny. Chyba, że my ich rozwalimy, to jest też opcją.
Och, oczywiście elf chce sojuszu, a to jest ten taki, mówię, mikroelf. No nie, no mówię, no, gdyby nie ta wojna na południu, przynajmniej to jeszcze, ale tak. Ktoś nas przeskoczył na pierwszym miejscu. Nieładnie, wykrwawiliśmy się tą armię tam tracąc po prostu. Oczywiście. No, widzicie, jeszcze 3 odcinki temu się męczyliśmy tutaj, a w tej chwili praktycznie tu już jest główny front. Czyli mniejszy lub większy, ale sukces jest. Ale mało kończy odcinek, teraz mocniej laguje. No jeszcze może rozwalimy tutaj to zgrupowanie, żebym to ładnie nie zapomniał jak ogarnąć. A, niestety się zlagowało. No niestety, straciliśmy błogosławieństwo, ale przetrwaliśmy taką bitwę, że myślę, że warto było. Teraz to. No i koncentrycznie.
Tu nie wiem, są takie małe armie powysyłał, że jestem zszokowany. Ale nie narzekam, lepiej, że małe niż jakieś miałby tutaj pełne dwudziestki mi znowu przysyłać. I teraz musi tu podliczyć te wszystkie armie, które wystawiłem wokół. No ale przy takiej ilości to powinno być prawie, że bez strat. Baza, w sensie bonusowa. Tego zwierzęcia to bym się chętnie pozbył, ale to będzie taka ganianka z nim potem. Czy to jest pod oblężeniem? Nie. Nie zdobyłem, czy też takie jednostki. Te dwie armie powinno być lepiej. Ja miałem już kończyć odcinek, no ale... Pięknie, czyli kolejne duże miasto mamy. Tutaj to będziemy siedzieć teraz. Weźmy tak. Co jest lepsze? Nie, te jazdy się naprawdę do tej pory nam tak sprawdzają, że aż przykro by było ich nie wykorzystać. Za 4 tury będziemy w pełni sprawni. Striking out, Lord Conwell. By the light of the lady, I ride. My strength and wisdom are yours. Dajmy tu, żeby mieć te na wszelki wypadek jakieś zasoby. No, dochody ponad 14 koła znowu, chociaż to też przez to, żeśmy się tam po prostu wykrwawili. Tu póki co spokój, być może niedługo to my wykonamy ruch uderzeniowy na nich. Ciekawe, czemu to wszystko nie zajęte.
protector of the realm. I will indulge you. To victory! Oczywiście, że spieprzy. Znaczy nie będę nic wielkiego robił, ale sobie na razie to zostawię jeszcze chwilkę. Blessings of the lady be upon you. I go thither. Blessings of the lady be upon you. No mówię, my chcemy tutaj pomóc im dokończyć sprawę, żeby już nie było tej nacji. I mówię, być może to pozdobywamy i też przekażemy elfom. Właśnie, czy elfy z nimi nie walczą? To jest takie dziwne, bo to są pomniejsze nacje, które podlegają jej. Your will. A timely arrival. My warhounds haven't eaten in days. Hmm. No nie wszyscy by mi podzielili wojnę, tylko pytanie, czy by dali radę ich tak ładnie zmiażdżyć. Tego nie wiem. Na razie może poczekajmy chwilkę, a to nie trzeba zrobić, bo mówię, to jest wszystko upierdliwe tutaj, że tyle tego jest. Oj, tu jest naprawdę mega bogaty region. No i sprawdź, może się ceny zmieniły i nam sprzeda to dziadowskie miasto. Teraz bardziej lubi. What would you have of me? Ja, to miasto dla niej dalej widzę cenne strasznie, ale handelek chce. Czemu by nie? Trzeba by handel bardziej interesował niż te umowy o nieagresji. Myślę,
Myślę, że tu jak najbardziej. Czyli znowu podbici przez Ickę, więc nie wiem, czy warto. W sensie Icka przez Osdamundiego. Tak delikatnie jakoś cichaczem go wprowadzę w wojnę, ale nie chcę. Niestety ta gra się muli. Znaczy już przywykłem, już po prostu tak. Wiem, że co jakiś czas się gra musi wysypać. Pójdzie czy nie? Chyba jeszcze poszło. Znaczy tą turę chcę oddać, no żeby był safe. No, dawać, dawać. Ale jestem pod wrażeniem naszych osiągnięć. Powiem szczerze, że obawiałem się, że setki tur zajmie, tam nie wiem, 500, 600, żeby ogarnąć sprawę, a mam wrażenie, że już w pełni, czy w pełni. No, na tyle kontrolujemy, że będzie tylko lepiej. No tam się wydawało, że jest taki nieruszalny pad. My krok do przodu, oni krok do przodu. My krok do tyłu, oni krok do tyłu. No ale teraz, no, czy przynajmniej mówię, dwie nacje krasnoludzkie usuniemy. To już będzie zupełnie inna sytuacja. A myślę, że też kwestią jest czasu, tylko przekonanie Gelta, żeby rozpoczął wojnę z zabójcą. To jest kwestia pieniędzy albo jakiegoś miasta, które można by mu było przekazać za to. No, Karak już się niestety podniósł z kolan. To już nie jest tak jak po tych klęskach. Tych zwierzoludzi na razie zostawiam, bo oni mogą też przeszkadzać krasnoludom. Czy nam też, ale krasnoludom prędzej. Już nam agenta ktoś gdzieś ściągnął. No
Okej, gdzieś nas oblegli. A, gdzieś tu na końcu świata. Dobra, moi drodzy, a tym się zajmiemy w następnym odcinku. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.